Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąka, to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie nowości ze świata RC. W dzisiejszym 20 już wydaniu Bąk Newsów porozmawiamy sobie o nowym Trophy Tracku od FTX. Pokażę wam dwie opony drog crawlerów od J-Concepta, a na koniec porozmawiamy sobie o takich ochraniaczach karoserii od Proline'a. Zapraszam do oglądania. Pierwsza nowość na dziś to nowość od marki FTX. Jest to Trophy Track w skali 1 do 10, nazywany przez nich Toro. FTX to jest taka marka, tak zwany OM-owy producent, czyli to jest, mamy jedną fabrykę w Chinach, która opracowuje jakiś model i później ona sprzedaje go pod różnymi markami, czy do różnych marek, które różnią się później od siebie jakimś dosłownie jednym detalem, czy tam paroma detalami, najczęściej jest to po prostu karoseria. No i tak również jest zazwyczaj w przypadku marki FTX. Tutaj jest tyle ciekawe, że tego Trophy Tracka jeszcze nie widziałem u innego producenta, a przynajmniej nie kojarzę z chińskich portali aukcyjnych. Więc jeśli znaleźliście tego FTX-a Toro pod inną nazwą, to dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekawy, kto już również to wypuścił. To na co warto zwrócić uwagę w przypadku tego modelu to fakt, że ma jakby prawilną konstrukcję podwozia, czyli mamy sztywny most z tyłu, niezależne zawieszenie z przodu. No to jest coś, co mi się podoba. W modelach typu Trophy Track, czyli takich modelach do szybkiej jazdy po wybojach, no niezwykle ważnym elementem jest oczywiście wytrzymałość, no i to jest również moje największe, to na czym się najbardziej zastanawiam w kontekście tego modelu, czy on po prostu będzie wystarczająco wytrzymały do takiej jazdy, bo takie sprawia dość filigranowo-patyczkowate wrażenie, ten zastosowany tutaj tworzywo sztucznej konstrukcja. To co mi się nie podoba, to to, że pakiet jest zamontowany bardzo wysoko i będzie to jednak podnosiło środek ciężkości, czyli wpływało negatywnie na właściwości jezdne tego modelu. Jeśli chodzi o zamontowaną elektronikę, no to oczywiście to jest najtańsze co może być, jest tam bardzo prosta szczotka w rozmiarze 550, 3 kg serwo, czyli generalnie cała elektronika to jest zaraz na samym początku do wymiany. Cena za ten model to jest 165 euro, czyli będzie kosztował on około 800-900 zł prawdopodobnie u nas. Albo inaczej, zależy oczywiście od promocji na Banggoodach i tym podobnych stronach. No i ciekawe, jak to się będzie sprawdzało. Ja, tak jak mówiłem, duże obawy w kwestii wytrzymałości tego modelu. Teraz porozmawiamy sobie trochę o oponach do modeli skalowych, przeprawowych, trialowych, crawlerów, czy jakbyśmy tego nie chcieli nazywać. Są to nowości od marki J-Concept. Pierwsza z nich to jest opona Landmine w rozmiarze 4,19 cala. No jest to opona dedykowana do klasy Class 1, czyli o rozmiarze 106 mm. No i jak widać po bieżniku, jest to opona mocno agresywna i nastawiona raczej na to, żeby po prostu dobrze zachowywała się w terenie. Rozmiar 106 mm wynika z tego, że po prostu Class 1 według przepisów ogólno, nazwijmy to światowych, jest to maksymalna średnica opony dla właśnie klasy pierwszej. No jest to opona przystosowana do bardzo standardowej felgi o rozmiarze 1,9 cala średnicy. Druga opona od J-Concepta zaprezentowana w tym tygodniu to są opony Bounty Hunter w rozmiarze 3,93 cala, co na nasze polski cale w systemie metrycznym daje około 99 mm. No i tutaj mamy do czynienia z oponą, która już jakby główny nacisk, czy też producent oczywiście kładzie główny nacisk na realistyczny wygląd tej opony, a nie na jej właściwości terenowe. Opona jest przystosowana do felgi 1,9 cala, tak jak i poprzednia opona Landmine. No i co ciekawe, w takim rozmiarze opona powinna pasować do klasy Carpet Crawler w serii zawodów WSW Challenge. Ostatnia nowość na dzisiaj to nowość od Proline'a. Proline proponuje coś, co się nazywa Lead Skid Body Protectors, co w tłumaczeniu na polski powinno oznaczać jakieś takie ślizgowe ochraniacze na pokrywkę. I chyba nie jest to zbyt dokładne tłumaczenie. Generalnie chodzi o te takie płozy ochraniające karoserię przy przewrotkach przed porysowaniem. Proline pisze w opisie do tego produktu, że jeśli spędzacie dziesiątki godzin na malowaniu waszej budy, a później przy pierwszym wyjeździe jest ona zmasakrowana, to jest to rozwiązanie dla was. No ja się zastanawiam, czy faktycznie osoby, które baszują i generalnie te modele w ten sposób, można powiedzieć, eksploatują, przykładają aż tak dużą uwagę do malowania karoserii, tego, żeby była ona wypieszczona. Raczej ma to do czynienia w przypadku driftu, czy też właśnie modeli przeprawowych, no ale w przypadku wyżej wymienionych raczej nie mamy tendencji do przewracania ich w 60 na godzinę i szurania dachem po asfalcie. Więc no i to oczywiście wygląda zupełnie nierealistycznie, więc to się do tego nie nada. A z drugiej strony, tak jak mówię, wydaje mi się, że do baszu to te karoserie raczej są malowane w bardzo prosty sposób, albo są malowane fabrycznie. No ale oczywiście, jeśli ktoś do swojego modelu do baszowania muska karoserię, no to być może to jest rozwiązanie dla niego.
No i standardowo jeszcze na koniec newsu chciałem z Wami porozmawiać o nadchodzących wydarzeniach na polskim RC podwórku. No i w najbliższy weekend, czyli już właściwie jutro, rozpoczyna się trzecia runda Mistrzostw Polski Offroad w murowanej Goślinie pod Poznaniem, a właściwie nad Poznaniem, jak spojrzymy na mapę, bo to jest na północy Poznania. No i z tego co widziałem, ścieżka już jest bardzo fajnie przygotowana, tor jest oczywiście gliniany, z tego co widziałem, jakby nawierzchnia jest sztywna, betonowa, twarda i gotowa do przyjęcia modeli. Tak jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, fajnie, że po drugiej stronie jakby płotu jest tor z astroturfu, czyli ze sztucznej trawy. No i chłopaki z RC Klub Poznań zapraszają oczywiście, zachęcają, żeby zabrać swoje modele w skali 1 do 10, żeby potestować też ten tor astro. Więc jeśli macie taką możliwość, to bierzcie dziesiątki do bagażnika, one dużo miejsca nie zajmują, a sprawdzicie sobie fajny otwarty tor dla tego typu modeli. Widziałem też na fotkach, że pod torem podstawiony będzie food truck, serwujący śniadania i obiady, więc to też bardzo fajny akcent, nie trzeba będzie kombinować zamawiania pizzy czy żywić się parówkami z Biedronki. Przez 3 dni będzie można zjeść coś na ciepło przygotowanego przez kucharza z tego food trucka. Ja oczywiście mam od siebie nadzieję, że będzie jakaś opcja bezmięska dla dziwaków takich jak ja. No i nie mogę się doczekać, pogoda zapowiada się pięknie i myślę, że udadzą się naprawdę fajne zawody. Zapisanych jest prawie 100 osób. O, jeszcze przypomniałem sobie, że w klasie tragi mamy 9, elektrycznych tragi mamy zapisane 9 osób, czyli jesteśmy coraz bliżej spełnienia mojego marzenia o pełnym finale tragusów na Mistrzostwach Polski, bo to potrzeba się tylko jednej osoby, mamy pełną dziesiątkę. Tak jak mówię, ta klasa bardzo fajnie rośnie, nie mogę się doczekać, aż będziemy mieli dwa finały, 20 osób itd., itd. Tak jak za każdym wspominam, to jest naprawdę niesamowicie przyjemna jazda. No i to wszystkie nowości na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze tak na koniec chciałbym Wam powiedzieć, że jakiś czas temu podjąłem pierwsze próby malowania karoserii aerografem i tutaj możecie widzieć jakby efekty tej mojej pierwszej próby. Myślę, że w sumie wyszło niedramatycznie jak na pierwsze starcie z aerografem. To jest karoseria od HB Racing w skali 1 do 10 do Bagusa, jak widzicie. No i generalnie jeśli chcecie ją, to napiszcie do mnie na piwie, dogadam się z Wami bardzo chętnie, bo ja ją kupiłem tylko po to, żeby ją pomalować i potrenować. No i chętnie Wam ją odstąpię za jakąś symboliczną kwotę, czy za jakieś akcesoria do trialówki, czy tam za cokolwiek, dogadam się. Jeśli komuś ona się może przydać, piszcie, mogę ją po prostu wysłać, czy wziąć do Poznania, czy gdziekolwiek indziej. Fajnie jakby znalazła nowy dom i nie spędziła reszty życia w kartonie, tylko pojeździła na jakimś modelu. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o czymś pogadać, piszcie w komentarzach. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a ja wracam pakować się do Poznania i widzimy się już w kolejnym tygodniu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pasz bąk.